Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz chciałbym, żebyśmy czytali Słowo Boże, które Pan mi dał, które mogłem przygotować. Otwórzcie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. To jest samo zakończenie, sam koniec. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi, mówi Pan Jezus. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. W naszej Biblii jest powiedziane, a ja jestem z wami aż do końca. Słuchajcie uważnie, jeszcze raz to przeczytam. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres wieku. Pan Jezus powiedział na końcu, kiedy właśnie po tych słowach odchodził do nieba. Ja tak kiedy myślałem, czytając te słowa Boże, zastanawiałem się, co gdybym miał rozstać się, co na koniec bym chciał powiedzieć? Czy byłaby jakaś rzecz w moim życiu, co bym chciał na koniec powiedzieć? I doszedłem do wniosku, że to by była najważniejsza rzecz w całym moim życiu. Kiedy miałbym powiedzieć do moich bliskich, znajomych na ostatnie słowa, przygotowałbym się najbardziej z całego życia. Powiedziałbym najważniejsze słowa, które mogą dotrzeć do moich bliskich, zostawić ich z najważniejszymi słowami życia. Rozumiecie mnie? Pan Jezus właśnie po tych słowach odchodził do nieba. I mówi ostatnie słowa do swoich uczni. Mówi tak. Dana im jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nauczając je wszystkiego, co was nauczyłem i przestrzegać wszystkiego, co ja wam pokazałem, a ja jestem z wami aż do końca. Nigdy was nie zostawię. Halleluja. Niesamowite słowa. Wiecie, wiem, jak Duch Święty już działa w naszych sercach, kiedy czytamy już te słowa. Chcę wam powiedzieć, że bardzo lubię czytać Dzieje Apostolskie, zwłaszcza początek. I Łukasz pisze Dzieje Apostolskie i na samym początku, w pierwszym wierszu, pisze tak. A kiedy Pan Jezus rozpoczął dzieło, dobre dzieło, kiedy rozpoczął dzieło na ziemi, takie są pierwsze słowa Dziejów Apostolskich. I wiecie, dziwne jest to, że 13 wersetów dalej ten sam Łukasz pisze, w tym samym rozdziale pisze, a wtedy odszedł do nieba. Gdybyście to sprawdzili, to wygląda to tak, jakby coś tutaj nie grało, ale to bardzo, bardzo jest bardzo spójne. Chcę wam już tłumaczyć, już wam śpieszę z pomocą. Pan Jezus nauczał przez 3 lata, nauczał, mówił, pokazywał, jak powinniśmy posługiwać, jak powinniśmy działać, jak powinniśmy się modlić, jak powinniśmy się zachowywać w danych sytuacjach. A potem odszedł do nieba. To co, rozpoczął pracę i odszedł? Pan Jezus powiedział, że Kościół, kiedy powiem Kościół, to nie myślę nigdy teraz tutaj o budynku, nie myślę o organizacji, ani o niczym innym, tylko o Tobie i o mnie. O dzieciach Bożych, o ludziach, którzy skorzystali z ofiary Jezusa Chrystusa, którzy prosili o przebaczenie i są Jego dziećmi, są Jego synami i córkami. Amen? To jest Kościół. I Pan Jezus zostawił na ziemi Kościół. On poszedł do nieba, ale powiedział, teraz Kościół jest moim ciałem. Słowo Boże mówi w wielu miejscach, że jesteście ciałem Chrystusa. Amen? Jesteście ciałem Chrystusa. Powiedzmy wszyscy, jestem ciałem Chrystusa. Jestem ciałem Chrystusa. Wszyscy razem, jako Kościół, jako dzieci Boże, jesteśmy ciałem Chrystusa. Wiecie, co znaczy słowo Chrystus? Namaszczony. Jesteśmy ciałem namaszczonego. W Izajaszu 60 rozdziale jest wyraźnie powiedziane, Duch Pański nade mną, to są słowa prorocze o Jezusie Chrystusie, namaścił przeto mnie, abym, i to potem jest wypowiedziane, co bym robił, abym ubogim głosił dobrą nowinę, ślepym przejrzenie, chromych uzdrowił, to co złamane, abym wyprostował. Tam jest napisane, do czego namaszczenie. I słuchajcie, ciało Chrystusa zostało na tej ziemi. Pan Jezus został zabrany do nieba, siedzi po prawej stronie Ojca, ale ciało Jezusa Chrystusa jest tutaj dzisiaj na tym miejscu. Amen? Tak trochę posmutnieliście. Pan Jezus został zabrany, ale jest cały czas z nami. Chcę was pocieszyć. Tak mówi Słowo Boże. Jest napisane, jestem z wami aż do końca wieku.
I ciałem Jezusa Chrystusa jesteś ty i ja. My jesteśmy. I Pan Jezus rozpoczął dzieło, to co czytamy w Dziejach Apostolskich, i ono się nigdy nie skończyło. Ono się nie skończyło po 3 latach, ale ono trwa dalej, dlatego że ciało Jezusa Chrystusa nadal jest na ziemi. Amen? To jesteś ty i ja, to jesteśmy my. Wiecie, Geniek tutaj trochę powiedział już mojego kazania. Dziękuję ci. Bo kiedy opowiadał o tym, że nowa nadzieja, że odwzorowała, zrobiła tak jakby kopię naszych spotkań Nowej Nadziei tutaj, Dni Skupienia, i zrobili to dokładnie tak samo, nawet program taki sam. To jest piękne, to jest fajne. Wiecie, jeżeli coś działa, to trzeba stosować. Zgadza się? I to jest fajne, to jest naśladowanie. I tutaj Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie do uczni, czyńcie ich uczniami. Czyńcie uczniami. Sprawdziłem w Grece, nigdy tego nie robię, bardzo mało to robię, ale sprawdziłem, wiecie co znaczy czyńcie uczniami? W tym miejscu jest użyte słowo, zapisałem to gdzieś, wierna kopia. Wierna kopia, replika. Czyli uczniami Jezusa, czyli dokładnie takich samych, jak był Jezus. Wierna kopia. Na współczesny język tam było dopisane jeszcze kserokopia. Kserokopia Pana Jezusa. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Zupełnie tak jak Pan Jezus. Tak jak On się modlił, tak jak On posługiwał się, jak On postępował, jak się rozprawiał z mocami ciemności, jak uzdrawiał chorych. Amen? Pan Jezus powiedział, że dokładnie róbcie wszystko to, co uwidzieliście u mnie. W innym miejscu, chyba w liście do Efezjan, jest napisane, bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Wielkie słowa. Co to znaczy naśladować? Co to znaczy naśladować? Żeby kogoś naśladować, trzeba go poznać. Musisz być z nim, musisz widzieć, jak się zachowuje, musisz widzieć, jak je, musisz widzieć, jak śpi, musisz widzieć, jak niektóre czynności wykonuje, żeby je podobnie zrobić. Nauczyciele mówią, że większość się uczą przez to, co widzą, niż przez to, co słyszą. Czasami jesteśmy dobrze osłuchani, ale mało widzimy. Pan Jezus pokazał uczniom, pokazał dokładnie, jak się mają zachowywać. Kiedy ich wysyłał na misję, po dwóch, to im powiedział dokładnie, co mają robić. Tak, róbcie to tak jak ja. Jest ktoś chory, wchodźcie do miasta, jest ktoś chory, wkładajcie ręce i w imieniu Jezusa ogłaszajcie uzdrowienie. Właśnie, w imieniu Jezusa. Pan Jezus dał im swoje pełnomocnictwo. Dał im swój autorytet i swoje pełnomocnictwo i powiedział w moim imieniu, róbcie dokładnie to, co ja. Czyli tak jak widzieliście u mnie, tak to róbcie. I kiedy oni poszli do miast, do wiosek, kiedy poszli głosić, robili to dokładnie tak. I przyszli i byli bardzo ucieszeni. Mówi, Panie Jezu, nawet demony nam są uległe. A Pan Jezus im powiedział bardzo ważne zdanie. Cieszcie się z tego, że jesteście dziećmi Bożymi, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Bo to, że są demony podległe, to ma być codzienność, to ma być normalne. To u mnie jest normalne. Przyszedłem po to, aby zniszczyć wszelkie dzieła diabelskie. I wy będziecie to samo robić. Ale cieszcie się z tego, że jesteście własnością Boga. Amen? Że jesteście domownikami Boga. To niech będzie źródłem waszej radości. Rozumiecie, o co mi chodzi? Źródło waszej radości niech będzie w Bogu, w tym, że jesteście Jego domownikami. A to, co będziecie robić na ziemi, to jest po prostu to, do czego was chcę przeznaczyć. To jest normalna robota. Tak jak idziesz do roboty na 8 godzin, to jest twoja robota. Tak Pan Jezus powiedział, cieszcie się najbardziej z tego, że wasze imiona są zapisane. Ale odbiegłem od tematu. I wiecie, Pan Jezus, kiedy ich wysyłał, oni robili dokładnie tak jak Pan Jezus i to działało. Halleluja. I Pan Jezus powiedział w tym słowie dokładnie, bądźcie tacy jak ja. W waszym usługiwaniu, kiedy idziecie przez życie, bądźcie dokładnie tacy sami jak ja. Opowiem wam ciekawą historię z mojego życia. Jest ona autentyczna. Nie śmiejcie się, proszę cię, proszę was. Nie śmiewajcie się ze mnie, ale chcę wam opowiedzieć. Pracuję w warsztacie i każdy, kto był chociaż raz za samochodem w warsztacie, to wie, że kiedy samochód wjeżdża do warsztatu, jest taki, nazywa się to kanał. Jest taki dół, do którego mechanik może wejść pod spód samochodu i naprawiać go od spodu. Jest to taka ramka metalowa, jest zadeskowany ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj, żeby tam nikt nie wpadł, albo samochód, żeby nie wpadł do tego kanału. I wiecie, właśnie, zadeskowany jest ten kanał. Są takie same jednakowe deski. Ja, mając ten kanał, miałem niekompletne deski. Kiedyś kupiłem sobie deski. Kupiłem, przywiązłem w startaku.
tylko że one były w całości, były długie, 4-5-metrowe. Trzeba było ich tylko pociąć na kawałki, dokładnie takie, jakie tam pasują do tej ramki. I wyobraźcie sobie, nie jestem stolarzem, tyle tylko, co tam wiem, to czy jak się posługiwać, jak używać piłę, wszystko wiem. I słuchajcie, pomyślałem sobie tak, robota jak robota, zajmie mi to 15 minut i mam wolne. Wziąłem te długie deski, wziąłem metr, przystawiłem na pierwszą długą deskę, odmierzyłem 80 cm, czy ile tam było, nie pamiętam dokładnie. Zrobiłem kreskę ołówkiem, wziąłem piłę, przeciąłem, super, jest. Pierwsza deska padła. Wziąłem tę deskę, położyłem na następną długość, przejechałem ołówkiem, przeciąłem piłą, mam dwie deski. Postawiłem na następne i wiecie, w 15 minut miałem wszystko zrobione. Kiedy zacząłem zakładać deski na mój kanał, było fajnie z początku. Za chwilę patrzę się, że muszę nogą dobijać którąś deskę, bo jest ciasna. Nie wiem, o co chodzi. Wszystkie takie same, a jednak nie pasuje. Wiecie, jaki był szok, kiedy okazało się, że przy końcu kanału deska jest o 4 cm za długa? Myślę, co jest grane? Taka prosta robota. Dobrze, że nikt tego nie widzi. Co tu, gdzie zrobiłem błąd? Wiecie, jaki był błąd? Błąd był taki, że odkryłem to bardzo szybko. Kiedy położyłem następną deskę, grubość ołówka miała milimetr. I następna deska była o milimetr dłuższa. Kiedy przystawiłem tę o milimetr dłuższą do następnej, było już o 2 milimetry za długo. Kiedy przystawiłem trzecią deskę, o grubość ołówka już było 3 milimetry. Wszystko by było dobre, gdyby było tych desek 5-6. Jeszcze bym dał rady, ale ich było około 30. Wiecie, na 30 desce zrobiło się 4 centymetry. I Pan Jezus powiedział, jeszcze wrócę raz, jaki popełniłem błąd. Miałem tę samą miarę wziąć, ten metr, który miałem na początku przy pierwszej desce i według tego metra miałem robić następną deskę. Zgadza się? A potem następną znowu według metra miałem robić. Zgubiło mnie to, że przystawiłem jako szablon poprzedniej deski. I wiecie, Pan Jezus pokazał nam, jak dokładnie ma wyglądać wzór. Tutaj Słowo Boże jest miarą. Tu jest miara. Jeżeli my odwzorujemy się od pokolenia poprzedniego, jeżeli odwzorujemy się od nawet dobrych, wierzących ludzi, to o grubość kreski możemy być za długi albo za krótcy. Zgadza się? I Pan Jezus powiedział dlatego, dokładnie przestrzegając wszystkiego, co wam powiedziałem. Dokładnie. Niech to będzie miarą waszego życia. Niech nie będzie miarą poprzednie pokolenie, dobre pokolenie, które miało namaszczenie, które służyło Bogu. Wiecie, tu się pojawia problem, że od tego czasu, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, minęło trochę lat. Tych desek jest więcej niż 5. I kiedy ostatnia deska jest nacięta, a my się odzorujemy od niej, może w ogóle nie pasować, chociaż na oko wygląda tak samo. I Pan Jezus powiedział, dlatego czyńcie uczniami, róbcie kopię, kserokopia. Niech to będzie moja kserokopia. Kto się nawróci, kto przyjmie Jezusa Chrystusa, niech będzie naśladował mnie dokładnie w tym wszystkim, co robię. Niech każdy naśladuje. Pierwsi uczniowie zrobili dokładnie to, co Pan Jezus zrobił. To, co dokładnie, co postanowił. I wiecie, Słowo Boże zostało napisane, zostało dane, abyśmy mogli zrozumieć, abyśmy mogli widzieć, co Pan Jezus zrobił w swoim życiu. Jak On się zachowywał, jak się modlił o chorych, jak się modlił o dzieci. To jest niesamowite. Wiecie, Pan Jezus dał doskonały wzór, jak postępować. I na końcu najważniejszego swojego przemówienia, kiedy rozstawał się w ciele z uczniami, wiecie co powiedział? Zróbcie dokładnie to, co robiłem ja. Bądźcie moją kserokopią. Bądźcie moją kserokopią. Ja mam wszelką moc na niebie i na ziemi i teraz was posyłam w moim imieniu. Amen? Ty i ja, każdy wierzący człowiek jest posłany w Jego imieniu. W Jego imieniu, cudownym imieniu Jezus. Wiecie, kiedy wypowiadam imię Jezus, to przechodzą mnie ciarki z wielkiej wdzięczności i radości. Co to imię znaczy? Co to imię znaczy w moim życiu? Że mnie wykupił z grzechu, postawił na skalę mojej nogi. To jest imię Jezus, ale to jeszcze nie wszystko. Kiedybyśmy zaczęli myśleć, co to znaczy imię Jezus, wszystko, co Pan Jezus wchodził po ziemi i robił w imieniu Jezusa, w swoim imieniu,
to nabierało sensu, to nabierało życia. Tam, gdzie była beznadzieja, tam, gdzie było załamanie, tam, gdzie była choroba i gdzie był grzech, gdzie był trąd, gdzie był paraliż, Jezus Chrystus przychodził, aby niszczyć dzieła diabelskie i naprawiał wszystko, uzdrawiał. Amen? I On mówi dzisiaj: w moim imieniu róbcie dokładnie to, co ja. Niszczcie dzieła diabelskie. Dokładnie macie moc w moim imieniu to robić. Teraz się mi przypomniało, tak kiedyś, w zeszłym roku jakiś czas nie było mnie na warsztacie w domu. Byłem na chorobowym i mój syn prowadził warsztat. Wiecie, udzieliłem mu pełnomocnictwa. Mnie nie było, prowadził warsztat. Siedzi tu na tym miejscu i nie wiem, czy to powiedzieć. Chyba to robi lepiej niż ja. I chcę wam powiedzieć, że w moim imieniu mógł zamawiać części, mógł skasować, mógł wypisać rachunek, mógł podpisać się, zrobić podpis, mógł zrobić wszystko, bo miał pełnomocnictwo do tego, żeby zrobić dokładnie to, co ja. I Pan Jezus mówi: dokładnie to jest to. W moim imieniu macie moc i autorytet, bo ja mam tę moc, Pan Jezus mówi, aby być z wami, aby być koło was, stoję koło ciebie, abyś w moim imieniu, jako ciało Chrystusa, jako Kościół, jako każdy wierzący, słuchajcie uważnie, każdy wierzący na tym miejscu, aby mógł robić takie same rzeczy. Czasami wydaje mi się, że jako wśród wierzących ludzi, czyńcie uczniami albo stańcie się moimi uczniami, brzmi jako zachęta do lepszego stylu życia, do poprawy stylu życia, zdyscyplinowanego. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby zdyscyplinować trochę swoje życie, bardziej podobne, żeby było. Bardziej podobne to jest ta 30 deska, która jest za długa. Masz być identyczny, ani milimetr za długi, ani milimetr za krótki. I wiecie, zastanawiam się, że jest czas, przychodzi czas do Kościoła, znowu mówię o ludziach, przychodzi czas do Kościoła, kiedy musimy się obudzić i zobaczyć, co Jezus Chrystus zostawił nam. Jako dziedzictwo i jako nakaz, że mamy być dokładnie tacy sami jak On. Czyli mówić tak jak On. Kościół zawiesił się, mam nadzieję, mam takie wrażenie, Kościół zawiesił się na jednym tylko poleceniu. Nauczajcie. Mówcie. Ale Pan Jezus powiedział, że moja posługa to jest też uzdrawiajcie. Wypędzajcie demony. W Ewangelii Marka jest to powiedziane. Wiecie, że pierwsze to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka do uczniów, to było: wypędzajcie demony. Na chorych ręce wkładać będą, a ci będą uzdrowieni. Węże brać będą, a nic im nie zaszkodzi. To jest, chodzi o moce ciemności. Chodzi o to, aby posługiwać dokładnie z odwagą w tym, że Jezus Chrystus dał tobie taki autorytet. Każdemu jednemu. Słuchajcie, jeżeli w naszym życiu, jeżeli w moim życiu brakuje czegoś, co robił Jezus, to znaczy, że moje uczniostwo nie jest kompletne. Muszę zrobić zadanie. Muszę to odrobić. Muszę zacząć szukać, patrzeć się, jak Pan Jezus postępował, chodząc po ziemi. Bo jeżeli jest inaczej, to znaczy, że jestem według wzoru kogoś poprzedniego może. Według czegoś, jak zostałem nauczony. Może tak było w przeszłości, ale teraz trzeba inaczej. Powiem takie świadectwo krótkie na to. W piątek modliliśmy się na modlitwie. Był taki jeden z nas, z naszych przyjaciół, sympatyk, był wśród nas. Taki mój znajomy, bardzo dobry. Przyszedł z wielką prośbą, z wielkim, powiedzmy, ciężarem. I mając to słowo przed oczami, zaczęliśmy się modlić. Wiele ludzi modliło się jeden o drugich, modlili się o prośbie, o potrzeby. I zacząłem się modlić i Duch Święty podpowiedział mi: masz autorytet, masz moc, tak jak Jezus Chrystus. Możesz w tym momencie ogłosić zwycięstwo nad Jego życiem. Możesz związać to, co jest problemem w Jego życiu. I zacząłem to robić bardzo odważnie. Zacząłem wręcz na głos związywać moce ciemności, które mają wpływ na sytuację Jego życia. Zacząłem to robić bardzo odważnie i wiecie, aż przyszła radość do mojego serca i zacząłem wielbić Jezusa w duchu. I wczoraj w nocy napisał mi SMS-a, że zupełnie jakby ucięło się po tej modlitwie, zupełnie sytuacja się zmieniła. I napisał: nie mam telefonu, mogę wam udowodnić. Zupełnie sytuacja się zmieniła. Diametralnie, jakby inną kartkę przewrócił. Słuchajcie, Pan Jezus zostawił nam autorytet. Każdemu jednemu z nas. Każdemu jednemu z nas. Ty i ja, każdy z nas, przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Jesteś Jego uczniem. Zacznij modlić się, szukać i robić rzeczy, które robi Pan Jezus. Tutaj jest miara. Tutaj jest miara. Jest dobrze mieć Ojca. Jest dobrze mieć kogoś, kto idzie przed Tobą, kto wie jak. Ale słuchajcie, zawsze niech to będzie miarą. Amen.
My jesteśmy rodziną Bożą, jesteśmy braćmi, siostrami, jesteśmy Bożą rodziną, ale niech to będzie zawsze wyznacznikiem. Pan Jezus dał wyraźne wskazówki. Pierwsi uczniowie doskonale zrobili to, co Pan Jezus kazał. Wiecie, aż mnie radość tutaj przepełnia, kiedy pomyślę sobie, że Paweł pewnego razu głosił. Wiecie, Paweł nie był bezpośrednio spotkany, nie spotkał się z Jezusem Chrystusem. Oczywiście w widzeniu. W Bożym nawiedzeniu. Ale w ciele on nie spotkał się z nim. Apostoł Paweł. I wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł głosi w pewnym miejscu Słowo Boże. Głosi w pewnym miejscu Słowo Boże. Wyobrażam sobie tę sytuację. Niesamowita sytuacja. I jest tam jeden człowiek, który jest chromy, który jest sparaliżowany. Nigdy od początku, od urodzenia nie chodził. Słuchajcie mnie uważnie. Ten człowiek nigdy nie chodził na swoich nogach. I apostoł Paweł, głosząc Słowo Boże, głosząc dobrą nowinę, zobaczył, że ten człowiek ma dosyć wiary, żeby być uzdrowiony. To można zobaczyć. Kiedy patrzysz, kiedy jesteś pełny wiary do Słowa Bożego, że Pan Jezus ma moc wszelką na niebie i na ziemi, to można na zewnątrz zobaczyć. I apostoł Paweł zobaczył, że jest on pełny wiary, że ma wiarę wystarczającą, może źle powiedziałem, nie pełną wiarę, ale wystarczającą wiarę ma po to, aby być uzdrowiony. I on do niego powiedział, wstań, głośno powiedział, wstań na swoje nogi. I ten człowiek wyskoczył i zaczął chodzić. No myślałem, że już nie będzie. Halleluja! Ten człowiek wyskoczył, zaczął chodzić. Kiedyś, kiedy opowiadałem to mojemu znajomemu, kiedy mówiłem mu o Jezusie, to on mówi, wiesz co, ale to jest niemożliwe. Ja się obudziłem, mówię, czemu niemożliwe? Mówi, bo po półrocznej rehabilitacji, po półrocznym kontuzji, po półrocznej, trzeba mieć co najmniej pół roku rehabilitacji, żeby zacząć cokolwiek robić. Co u Boga, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga wszystko jest możliwe. Amen. Jeżeli Słowo Boże mówi, że ten człowiek wyskoczył i zaczął chodzić, to znaczy, że zaczął chodzić. Wiecie, Bóg szuka ludzi, którzy by prostą wiarą wzięli za Słowo to, co Pan Jezus powiedział i zaczęli to wprowadzać w czyn. Ty i ja jesteśmy Jego dziećmi i Jego uczniami. Amen. Chcemy być Jego uczniami. Chcesz być Jego uczniem? Podnieś swoją rękę. Halleluja. To robię po to, żebyście się obudzili. Chcesz być Jego uczniem? To zacznij robić dokładnie wszystko to, co Pan Jezus nakazał. Halleluja. To jest cudowne. To jest cudowne. I wiecie, takie słowo zbudziło się w moim sercu. Kiedyś, kiedy myśmy modlili się. Właśnie nie pamiętam tej modlitwy, która to była modlitwa. Czy to było wtedy, kiedy po godzinie, żeśmy się modlili wieczorami, czy to modlitwa męska. Ale zacząłem uwielbiać Boga i mówiłem, dana Ci jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tobie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I wtedy Duch Święty zaczął wstępować na to spotkanie, na zgromadzenie. I wszyscy zaczęli uwielbiać Boga. Wszyscy, żeśmy zaczęli uwielbiać. I ja powtarzałem cały czas te słowa, powtarzałem je, Tobie jest dana wszelka moc, to co tutaj jest w Ewangelii Mateusza, na niebie i na ziemi. I w pewnym momencie, kiedy już przygasała ta modlitwa, przygasało już to proklamowanie, to Duch Święty przyszedł tak jakby stał koło mnie i mówi, i co dalej? Ja dopiero wtedy zobudziłem się i powiedziałem, że tam musi być coś dalej za tymi słowami. Kiedy przyszedłem do domu, znalazłem to słowo i zobaczyłem, idźcie tedy i czyńcie. Pan Jezus poił przez Ducha Świętego mocno te słowa, że nie ma innej mocy, większej mocy niż Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym mielibyśmy zbawienie tylko w imieniu Jezus. I na to imię zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Boga ku chwale Boga Ojca. Amen. Halleluja. I w tymże imieniu możemy iść i śmiało brać Jego autorytet. Słuchajcie, ja to mówię cały czas źle. Możemy. My mamy iść jako uczniowie, jako córki i synowie Boży, jako dzieci Boże. Mamy iść i głosić, robić, uzdrawiać. I to dokładnie to, co Pan Jezus nakazał. Amen. 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 Halleluja. Ja chcę was zaprzyjaźnić z tym słowem, ale to ono jest bardzo mocno, to słowo mówi. Słuchajcie, ostatnie słowa Pana Jezusa, bardzo ważne słowa, abyśmy to robili w Jego imieniu. Kiedy pojawi się jakiś problem, jakaś drobnostka, coś się pojawi, bądź odważny w tym, połóż ręce, w imieniu Jezusa ogłoś, w imieniu Jezusa bądź uzdrowiony. Jeżeli pojawi się coś w Twoim życiu, ogłoś to, powiedz, bo w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam sińce i rany, Boże uzdrowienie, rozpraw się z mocami ciemności, rozpraw się z tym, co diabeł przynosi. To nie jest od Boga,
Choroba nie jest od Boga. Rozpraw się z tym od razu. Jeżeli przychodzi jakieś okoliczności. Wiecie, niektórzy ludzie, ja tylko tak nadpomnę, niektórzy ludzie myślą, że okoliczności to jest takie zrządzenie Boże. Że okoliczności, jak się wiedzie w twoim życiu, to znaczy, że Bóg ciebie tak prowadzi. Jeżeli jest jakiś zakręt, no to nie wykoleiłeś się, chwała Bogu, jakoś przeszedłem przez to. Jeżeli jest jakiś kamień, jakiś głaz, to się trochę poraniłem, no ale jakoś będę wstawał i próbował. Słuchajcie, gdyby tak było, Pan Jezus by to o tym powiedział. Ale w moim śledzeniu Biblii, ja widzę, że kiedy Pan Jezus wsiadł do łodzi, a wraz z Nim uczniowie i powiedział wyraźnie, przeprawmy się na drugą stronę, to nie było zamierzeniem, żeby się utopili. Kiedy na środku morza była taki sztorm, że już wody nie nadążali wylewać z łodzi, to On nie powiedział, słuchajcie, no chyba Bóg chciał, żebyśmy poszli na dno. Pan Jezus tak nie powiedział. Okoliczności nie były dla Niego wyznacznikiem Bożej woli. Bo dla Niego wyznacznikiem była doskonała Boża wola. On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Bibliści mówią nawet, że tam moce ciemności się skupiły na tego, aby ich zniszczyć. Ale Pan Jezus wyraźnie powiedział na drugi brzeg, a nie na dno. Amen? Halleluja. I Pan Jezus daje nam wskazówkę, że w naszym życiu nie ze wszystkim, co przychodzi do naszego życia, mamy się zgadzać. Patrzmy się na nasze życie i ogłaszajmy Boży autorytet. Pan Jezus powiedział wyraźnie, co mamy robić. Jeżeli jest potrzeba, to chciejmy się modlić. Modlitwa, była mowa o modlitwie. Módlmy się tak, aż będzie odpowiedź, aż się otworzą drzwi i będzie chleb. Amen? Jeżeli się modlimy o kogoś, stawiamy się, to módlmy się, szukajmy. Bożą wolą jest, aby każdy żył blisko Boga, aby był szczęśliwy, aby był spełnionym człowiekiem. Amen? Ja to mówię odważnie, bo wiem, że w Bożym Słowie coraz więcej tych słów znajduje. Pan Jezus przychodził i nikogo nie ominął. Nikomu nie powiedział, słuchaj, jedna kobieta przyszła, która nie była Żydówką, nie była z narodu izraelskiego. I ona przyszła i powiedziała, Panie Jezu, uzdrów moje dziecko. A on mówi, no ale przyszedłem do Izraela, przyszedłem do dzieci Izraela. I wiecie, Pan Jezus nie chciał jej zbyć, ale chciał wyłuskać z niej wiarę i ten zapał, który był potrzebny do tego, aby przyjąć cud. Rozumiemy to? To była ta wiara, który ten człowiek, ten sparaliżowany, przesłuchając słowa, miał. I Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem ciebie uzdrowić. A ona mówi, ale... Tam były ostre słowa, pamiętacie to. Niedobrze jest chleb brać ze stołu i rzucać szczeniętom. A ona się nie zraziła, ona się nie obraziła. Słuchajcie, to jest to. Nigdy się nie obrażaj, ale walcz do końca. Przychodź przed Boże oblicze, bo On ma dobre myśli dla ciebie. I ona mówi, Panie, ale nawet te okruszenki, które tam szczenięta jedzą, one są dla nich. I ja jestem tam. Pan Jezus powiedział, takiej wiary naprawdę szukałem. Takiej wiary szukałem. Weź, po co przyszłaś? Weź z nawiązką. Weź to, halleluja. Pewien setnik też nie, można powiedzieć, nie był wierzący. Setnik, to był Rzymianin, to był dowódca wojska rzymskiego. Przyszedł do Pana Jezusa i prosił o sługę. Wiecie, tacy ludzie mieli wiele sług. Ja się zastanawiam, jak bardzo on musiał być dobrym człowiekiem, że on się martwi o sługę. Słuchajcie, ma, jeżeli nie tego sługę, może go delegować następnego może mieć. Ale on się o niego martwi. Przychodzi do Jezusa i mówi, Panie Jezus, słyszałem o tym, że Ty uzdrawiasz wszystkich, których spotykasz na swojej drodze. Że pomagasz wszystkim, którzy potrzebują tej pomocy. Że dajesz nadzieję. Proszę Cię, pomóż moim słudze. Pan Jezus mówi, okej, pójdę. A on mówi, ale nie jestem godzien nawet, abyś wstąpił pod mój dach. Ale też jestem człowiekiem władzy. Słuchajcie mnie uważnie. Też jestem człowiekiem władzy. I jeżeli komuś mówię, idź, to on idzie. A komu powiem, przyjdź, to przychodzi. Powiedz tylko słowo, a stanie się. Halleluja. Halleluja. Powiedz, Panie Jezu, tylko słowo. Tylko jedno słowo i stanie się. Pan Jezus dzisiaj przez Ciebie chce wypowiadać takie słowa. Ty jesteś Jego ustami dzisiaj na ziemi. On chce wypowiadać takie słowa. Tam, gdzie jest potrzeba. Tam, gdzie przychodzi problem. Wypowiadaj Boże słowa. Powiedz w imieniu Jezusa, bądź uzdrowiony. Halleluja. W imieniu Jezusa, bądź wolny. W imieniu Jezusa, bądź uwolniony. Wypowiadaj te słowa. Naucz się, poćwicz w domu. Poćwicz to. Halleluja. Dlatego, że Pan Jezus Ciebie potrzebuje. Ostatnie Jego słowa, które przyszedł na tę ziemię, powiedział przed wzięciem do nieba. Mówi, to są najważniejsze moje słowa. Róbcie tak jak ja. Bądźcie dokładnie tacy jak ja. Bądźcie moją kserokopią. Niepodobni, ale tacy sami. Tam jest w oryginale powiedziane kserokopia. Dokładnie taki sam. I chcę Was zachęcić, żebyśmy tacy właśnie byli. Czasami wydaje nam się, wiecie, że to na zdrowy rozsądek jest nielogiczne. Ale ja Wam powiem, że zdrowy rozsądek nie wyjdzie na środku morza z łodzi. A wiara tak. Na Boże Słowo. Amen.
Na zdrowy rozsądek nie można 5000 nakarmić jedną kanapką czy kilka kanapkami małego dziecka. Mama zrobiła mu drugie śniadanie. 5000 ludzi nakarmione zostało. Na zdrowy rozsądek to jest nielogiczne, ale ja was teraz nie nawołuję do zdrowego rozsądku. Nawołuję was do słuchania i wykonywania tego, co mówi najważniejsza osoba na wszechświecie, która ma moc na niebie i na ziemi, która ma autorytet i władzę w niebie i na ziemi. Amen? Halleluja. I chciałbym teraz powiedzieć takie słowa prorocze. Takie słowa prorocze. Tutaj żeśmy słyszeli, kiedy brat Tadziu powiedział, że chce służyć w każdym miejscu. Wiecie, on tego nie powiedział tylko, ale to było widać na zdjęciach, prawda? Na każdym zdjęciu było widać zaangażowanie, było widać to, że jest gotowy, że jest, chce służyć Bogu. To jest to, co mówi Bóg do ciebie. Bądź gotowy, aby służyć. Nie bądźmy bierni i tylko jakoś przeżyć to swoje życie. Nie pozwól diabłu wykorzystać jakiejkolwiek sytuacji w twoim życiu, żeby osłabnąć. Wiecie, ja postanowiłem sobie, że nie dam satysfakcji diabłu. Chcę każdy moment w moim życiu wykorzystać, aby go dobrze spełnić. A to jest możliwe tylko tu. Amen. W Jezusie Chrystusie wziąć Jego autorytet, Jego polecenie, proste polecenie i robić dokładnie to, co On chce robić. Halleluja. Dokładnie to, co On chce robić. I chcę powiedzieć takie słowa prorocze. Usłyszałem to od bardzo ważnej osoby. Słuchajcie, nadchodzi pokolenie, przychodzi pokolenie, kiedy od Samuela do Kaleba każdy będzie namaszczony i posługiwał w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy? Samuel, pamiętacie, Samuel był dany na służbę do świątyni jako małe dziecko. On od najmłodszych lat spał obok skrzyni przymierza. Spał obok, przy obecności Bożej. Jako dziecko już był blisko Boga, obecności Bożej. I jako dziecko mógł służyć, już słyszeć Boży głos. Słuchajcie, wtedy w Izraelu prawie, że nikt nie słyszał Bożego głosu. Małe dziecko słyszało Boży głos. Będąc w Bożej obecności. I nadchodzi czas, nadchodzi pokolenie, kiedy małe dzieci będą mogły słyszeć Boży głos i reagować na ten głos. Zeszły tydzień modliliśmy się o 3 maleństwa. Kiedy żeśmy błogosławili, modlili, zobaczyłem to na nowo. Słuchajcie, może tylko wystarczy 10 lat i te 3 maleństwa będą głosić i posługiwać jak Jezus Chrystus. Będą robiły dokładnie to, co On. Halleluja. Amen. Amen. Będą mogły robić dokładnie to, co On. I słuchajcie, i drugi, każde pokolenie, idźmy dalej przez pokolenia, 90 kilka lat. Kaleb miał ponad 80 grubo. Pamiętamy Kaleba z Biblii. Słuchajcie, kiedy naród wybrany, kiedy naród izraelski zdobywał ziemię, kiedy zdobywali swoje ziemię, wiecie, co powiedział Kaleb? Wy zajmijcie te płaszczyzny, te łatwe ziemie, ja idę w góry. Ponad 80 lat. Ja idę w góry. Jestem w stanie zdobyć każdą górę w imieniu Boga. Amen. Nasz brat Tadziu pokazuje na każdym kroku, jak powinna wyglądać służba. Chciejmy dlatego wziąć to słowo. Pan Jezus daje ci moc. On daje autorytet. On tutaj powiedział, że ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Tam, gdzie Kościół posługuje dokładnie w tym, co ja posługiwałem, jestem z wami aż do końca. Aż do końca. Halleluja. I dlatego niezależnie jest, czy masz 10 lat, czy masz może 80 ponad, czy 90 lat, Bóg może ciebie używać w każdym wieku, niezależnie od miejsca, niezależnie od okoliczności, jakie ciebie spotykają w twoim życiu. Czy masz ciężko, czy masz łatwo. Jeżeli jest ciężko, masz prawo i autorytet, aby odcinać moce ciemności. Aby odcinać moce ciemności, które mają wpływ. Ja wiecie, tak odważnie mówię i możecie się bać tego, ale ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Każdy człowiek jest pod wpływem czegoś. Każdy człowiek na tej ziemi jest pod wpływem czegoś. Jeżeli to nie jest wpływ Ducha Świętego, to są złe moce. Kiedy chodzisz sobie po ziemi, kiedy myślisz, Pan Jezus powiedział, że nie ma coś pośrodku, albo jednemu Panu służysz, albo drugiemu. Nie ma pośrodku. Dlatego jeżeli nie podporządkujesz się Jezusowi Chrystusowi, nie oddasz Mu swojego życia jako Zbawicielowi, nie poprosisz Go, aby oczyścił Ciebie swoją świętą krwią i przebaczył Ci wszystkie grzechy, to znaczy, że ktoś inny ma na Ciebie wpływ i Ty na to nic nie poradzisz. A nawet kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to czasami możesz mieć jakiś wpływ, jeżeli nie rozprawisz się z tym. Dlaczego tak myślę? Często myśli przychodzą do twojej głowy. To jest dusza. Myśli przychodzą, że ty jesteś do niczego, nie potrafisz sobie. Włożyłbym ręce i pomodlił się, a jak się nic nie stanie? Rozpraw się z tym. Masz moc i autorytet, aby powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, precz te myśli. Chcę myśleć, jak mówi Bóg. Amen. Jak mówi,
że tak powiem, miara. Nie szablon, ale miara, którą zostawił nam, abyśmy dokładnie tak postępowali. I mówiąc o tych pokoleniach, chcę was zachęcić, każdy jak tutaj siedzisz na tym miejscu, jeżeli masz problem w swojej rodzinie, jeżeli mamy problem w naszych rodzinach, zacznijmy używać autorytetu Jezusa Chrystusa, tego pełnomocnictwa, które zostawił, imieniu Jezus, tego pełnomocnictwa zacznijmy używać i związywać, łamać moce ciemności. Dlatego, że po to przyszedł Jezus Chrystus na tę ziemię, aby rozprawić się z wszelkimi nieprawościami. Diabeł nieprawnie zajmuje niektóre rzeczy w naszym życiu. Nieprawnie przychodzi, żeby nam to zająć. Nieprawnie przychodzi z jakąś słabością, żeby ci wymazać z życiorysu kilka dni albo nawet tygodni. Ale my mamy prawo, mamy autorytet w Jezusie Chrystusie, aby stanąć i postawić temu koniec. Amen? I nie używajmy imienia Jezus jako kropki na końcu modlitwy, ale niech to będzie środek ciężkości naszej modlitwie. Tam, gdzie jest wiara, niech przychodzi imię Jezus i przychodzi uzdrowienie. Halleluja. Amen. Halleluja. Imię Jezus. Chcę na koniec powtórzyć to. Imieniu Jezus. Znalazłem bardzo dużo miejsc, kiedy w Biblii jest napisane, co mamy robić w imieniu Jezusa. Prawie wszystko. Wszystko, co mamy robić, niech będzie w tym imieniu. Dlatego, że masz pełnomocnictwo. Możesz złożyć podpis. Możesz wydać. Możesz modlić się. Możesz zrobić wszystko, co Pan Jezus zrobił na tej ziemi. Masz to robić. Amen. Ale się nakręciłem. Halleluja. Słuchajcie. To jest prawda. Jeżeli Pan Jezus mówi prawdę, to trzeba temu uwierzyć. Jeżeli by nie mówił prawdy, to znaczyłoby, że był kłamcą. Ale Pan Jezus nie był kłamcą. On mówił prawdę. Kiedy Pan Jezus mówi prawdę, to kimże my jesteśmy, żebyśmy nie wykonali dokładnie tego, o co nas prosił? Zróbmy to, co Pan Jezus chce, abyśmy zrobili na tej ziemi. Jeżeli chodzi o nasz kraj, jestem dobrej myśli. Jeżeli Kościół stanie na właściwym miejscu, jeżeli mały i wielki, młody i starszy, każdy stanie w autorytecie Jezusa Chrystusa, gotowy, żeby usłużyć każdemu, kto jest zniewolony przez diabła, czy to jest chorobą, czy to jest zniewoleniem, czy to jest czymkolwiek, grzechem, mamy autorytet w Jezusie Chrystusie. I wiecie, tak jeszcze nigdy może nie było, ale to się stanie teraz, kiedy nasz kraj, modlimy się, żeby przeszło Boże nawiedzenie. Boguś przeczytał tutaj na początku takie słowo, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I słuchajcie, tam jest druga część. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Zrozumieliśmy to i rozumiemy to, że wody nie przyjdą z nieba. Wody nie popłyną z nieba, one już przyszły. One tutaj z wnętrza Jego. Z Twojego wnętrza, z Twojego, z każdego wnętrza mają wypływać wody, rzeki wody żywej. Amen. Ty mówiąc świadectwo swoim koledze, swojej koleżance w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, masz autorytet i moc. On usłyszy i to ma moc. A potem możesz związać moce ciemności, które mają na niego wpływ, że on nie może tego przyjąć i on zacznie przyjmować Jezusa Chrystusa. Na nikogo nie możesz wpływać, na nikogo nie możesz mieć wpływu. Każda decyzja jest uszanowana. Słuchajcie, Bóg jest Bogiem dobrym i on jest niesamowity. On nie pogwałca nikogo wyboru. Jeżeli nie chcesz, on nikogo na siłę nie zmusi. I my tego też nie mamy prawa robić. Ale masz prawa rozprawić się z każdą mocą ciemności, jeżeli ktoś prosi o pomoc. Amen? Tak jak nasz przyjaciel, kiedy przyszedł o modlitwę i widziałem jego zwieszoną głową, kiedy był zrezygnowany, a wychodził z nadzieją, z wiarą. Ale potem, kiedy przyszedł do domu, zobaczył, że Bóg zadziałał. Halleluja. Amen? Bo to jest Jego wola. Aby wszelkie nieprawości, wszystkie rzeczy, aby były rozwiązywane w Jego imieniu. I z tymi słowami chcę Bożego proroctwa, Bożego objawienia, że Jezus Chrystus ma dla Ciebie i dla mnie to, co przygotował. Pierwsi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Stańmy i my. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i mówisz do tej pory świadectwo, mówisz, że Bóg jest dobry, mówisz wszystkim o Jezusie, to robisz bardzo dobrą rzecz. Ale zacznij robić następny krok i następny. On rozprawiał się z mocami ciemności, z demonami. On rozprawiał się z chorobami. I zacznijmy modlić się, wkładać ręce, robić to samo. Powiedzcie mi, powiedziałem coś nowego? Coś, czego jeszcze nigdy nie słyszeliście? Bardzo znane słowo. Bardzo znane słowa. Była usługa, pastor usługiwał. To było w Dzień Zmartwychwstania, chyba w święta.
I bardzo, bardzo padło mi do pamięci jedno słowo. Dlaczego Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał? Dlaczego On nie pokazał się w świątyni? Dlaczego On nie pokazał wszystkim tłumom, którzy byli tam pod krzyżem i drwili i wyszydzali Go i byli na dworze? Dlaczego im wszystkim nie pokazał, słuchajcie, popatrzcie się teraz, kto tu jest zwycięzcą? Wtedy naprawdę Rzymianie, słuchajcie, Rzymianie byli bardzo inteligentnymi ludźmi. Oni poszukiwali wiecznego życia. Oni byli zachwyceni każdym przedłużeniem życia. Oni mieli wszystko, mieli imperium, mieli bogactwo, majątek, wszystko mieli, ale nie mieli życia wiecznego. Wiedzieli, że życie się kończy i nic na to nie poradzą. I chcieli przedłużyć swoje życie. Oni by naprawdę to łykli. Na pierwszych stronach gazet wszędzie by było, jest zmartwychwstanie, jest życie wieczne. Skoro jeden człowiek zmartwychwstał, może każdy. I rozumiecie, rozgłos by był niesamowity. Pan Jezus by był sławny na cały świat ówczesny. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego w świątyni, tam gdzie wszyscy ludzie byli, którzy Go znali wcześniej z nauczania i by powiedzieli, wow, teraz to już uwierzę. Teraz mogę uwierzyć Bogu. Dlaczego tego nie zrobił? Wiecie, co On zrobił? Poszedł do wioski z dwoma zdesperowanymi facetami, żeby z nimi zjeść kolację i powiedzieć im o pismach, co się miało wydarzyć, co się wydarzyło. Wiecie dlaczego? Taka myśl mi przyszła. Nie wiem, czy to pastor powiedział. Taka myśl mi przyszła. Zrobił to po to, że Pan Jezus szuka ludzi, prostych ludzi, którzy daliby Mu wiarę Jego słowom. Zwykłych rybaków, którzy uwierzą w Jego słowa i będą gotowi zrobić dokładnie to, co On. Będą dokładnie zrobić to, o co ich poprosi. Wystarczyło Mu kilku ludzi, którzy dokładnie zrobią to, co On. Gdyby Pan Jezus przez 3 lata głosił, uzdrawiał, wypędzał demony, błogosławił dzieci, przynosił pokój tam, gdzie było niepokój, przynosił radość tam, gdzie był smutek. Słuchajcie, przez 3 lata. Wyobraźcie sobie teraz, liczę, no może 250 ludzi tutaj, w tym miejscu. 250 ludzi. Zawsze mam skłonność do zaniżania, więc powiem 350 ludzi. Wyobraźcie sobie teraz 350 ludzi, małych i wielkich, dzieci i dorosłych, i seniorów, którzy będą dokładnie jak Jezus. Skoro Pan Jezus przez 3 lata tyle zrobił, słuchajcie, przebudzenie jest o krok. Rozumiecie mnie? Mamy być dokładnie tacy jak On. Kiedy każdy z nas weźmie Go za słowo i zrobi dokładnie to, co Pan Jezus prosił, abyśmy zrobili. Zróbmy to. Jestem pełen wiary, pełen nadziei, że Pan Jezus przyjdzie po Kościół pełen chwały, właśnie taki. Kiedy Kościół będzie wołał, kiedy ludzie wierzący będą wołać, Panie Jezu, zrobiliśmy to, o co nas prosiłeś. Przyjdź, Panie Jezu. Amen? Amen? To nie będzie coś słabego i ledwo co tam zipieć, ale Pan Jezus powiedział pełen chwały. Pełen chwały. Gotowy usłużyć wszystkim. Wszystkim. Halleluja. Gotowy rozprawić się z mocami ciemności. Gotowy zrobić dokładnie to, co Jezus zapoczątkował na ziemi. I w Dziejach Apostolskich czytamy, że Pan Jezus zapoczątkował to, a potem odszedł do nieba. On cały czas to kontynuuje przez ciebie i przeze mnie. Kochany bracie, siostro, On przez ciebie chce wkładać ręce na chorych. Przez ciebie chce modlić się. Przez ciebie chce usługiwać. Przez ciebie chce robić te rzeczy, które zaczął robić na ziemi. On tego nigdy nie skończył, dlatego że powiedział, nie poszedłem i nie zostawiłem was samych. Jestem dalej z wami. Kościół jest Jego ciałem teraz na ziemi. Halleluja. Z tymi słowami chcę was zostawić. Może wstańmy, chciałbym się pomodlić o was. Chciałbym się pomodlić, aby Słowo Boże było głęboko zakorzenione. Ojcze, dziękuję Ci za to Słowo. Dziękuję Ci za Słowo wiary. Dziękuję Ci, Panie, że możemy znaleźć się w atmosferze wiary. Chcemy dać wiarę Twoim Słowom. Panie, chcemy teraz w tej chwili powiedzieć Ci, że naprawdę, skoro mówisz tak, to wierzymy, że tak jest i chcemy, Panie, to przyjąć. Nie chcemy spekulować, Panie, czy to ma potwierdzenie naukowe, czy to jest logiczne, ale zupełnie wiarą chcemy przyjąć te słowa, które prosiłeś, abyśmy do końca świata robili. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o pokolenia. Teraz się modlę o te słowa, Panie. Modlę się, aby te słowa zasiane były na dobrą glebę. W imieniu Jezusa Chrystusa łamię wszelkie moce ciemności, które chcą zadusić słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa teraz, Panie, łamię wszelkie moce ciemności, które chcą wydziobać słowo z naszego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, aby to słowo padło na dobrą glebę. Abyśmy je rozważyli, aby ono wydało owoc. Aby ono zaczęło owocować w naszym życiu. Aby każdy stanął w miejscu wiary, w miejscu tym, który Ty, Panie, przez
przeznaczyłeś dla nas, a przeznaczyłeś, abyśmy szli i owoc wydawali. Halleluja. Abyśmy Ciebie prosili o cokolwiek, Panie, aby Twoje imię było uwielbione, Ojcze, w Jezusie Chrystusie, przez nasze modlitwy, przez nasze proszenie. Aby też, Panie, abyśmy prosili o cokolwiek, Panie, aby nasza radość była pełna, aby nikt nie był zasmucony ani niespełniony, ale by każdy był pełny radości, dlatego, że Ty jesteś uwielbiony przez to. Panie, niech to słowo głęboko się zakorzeni. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, aby każde serce, które jest otwarte, aby mogło wykonać go, dokładnie wykonać to, co powiedziałeś. To, co powiedziałeś, odchodząc z tej ziemi. Dziękuję Ci, że jesteś nadal. Nadal jesteś, Panie, aby działać w naszych sercach. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.